widzę. W związku z tym... Ja już tylko dodam, że proszę w moim rodowodzie jest herb, piękny herb mojego pradziadka. To jest między innymi biały gołąb trzymający w dziobie czerwoną róż. Piękny symbol. Jeszcze będzie? Małgorzata Ewa Piszczek, ziemia Rybinko, Radziborska, Wyniswacka. Po prostu nie zgadzam się z tym, co pan powiedział, bo Rosja, jakby nam zagrażała, to Rosja mogłaby nas pół dnia zająć, a nie zrobiła tego i nie zrobiła. Dzięki Rosji mamy granicę jeszcze na Odrzejny się, bo jakby nie to, to Niemcy by już dawno weszli, a to, że jesteśmy w Unii, to każdy wie, jak mamy, jak żyjemy i do czego nas ta Unia doprowadziła. A Unią sterują wiadomo kto, USA, Ameryka i Izrael. Dlatego ja jestem całkowicie za wetuję, jeżeli chodzi o NATO. Jeżeli NATO zostanie, jest to równoznaczne z tym, że będziemy dalej pod okupacją Izraela, pod okupacją amerykańską i inne geszefty będą dojść z Polski, wszystko co będą chcieli. Dlatego nie mam zaufania do tego. Uważam, że albo bronimy, albo nie bronimy. Albo odkrywamy się i przyjmujemy tutaj. My musimy mówić prawdę. My musimy mówić prawdę. Na to, że jest NATO sprowadzane, właśnie na to, że jest NATO sprowadzane, grozi nam wojna. Za to, że jest NATO wprowadzane. Prezydent Duda sprowadza na nas wielkie niebezpieczeństwo za to, że za plecami Polaków wprowadza NATO. NATO jest jeszcze większym niebezpieczeństwem, jakiekolwiek mogło być. My braliśmy udział w wojnach, których w ogóle nie powinniśmy brać. To jest hańba dla żołnierza polskiego, że poszedł do Iraku, że poszedł na inne fronty. Hańba to jest. Ja się wstydzę za to. Jest mi wstyd, że ten rząd wysyła naszych młodych ludzi i płaci im drobne pieniążki za to, żeby pilnowali geszeftów. Czyich geszeftów chcecie pilnować? Czyjego dobra? Jaka iluzoryczna obrona? Iluzoryczna ochrona kogoś? Nie, nie żadna ochrona. Jeżeli chcemy być wolni, to musimy być wolni od NATO, od naleciałości wszystkich. To jest moje zdanie i z mojej ziemi. Ja bym nie mogła wrócić, bo by mnie chyba lincz czekał w mojej ziemi, jeżeli ja bym wróciła i bym się opowiadała za tym, żeby NATO było. Niestety, uważam, że ta osoba, która chce NATO, jest zdrajcą Polski. Powiem prosto. Proszę Państwa, Pani Małgosiu, już, kochani, bo zaczynamy debatę na temat, który w ogóle nie jest debatowany. Więc nie daję już Wam głosu. Słuchajcie, bo to nie ma debaty na temat doktryny wojennej. Zresztą Pan się wypowiedział wyraźnie, że od Państwa będzie zależało. Nawet prosił, żebyśmy się w tej sprawie powiedzieli. Ja tylko przypomnę, że na Sejmie Walnym w Bobolicach, pamiętam to, żeśmy podjęli uchwałę przeciwko NATO. Pamięta Pani? Przeciwko NATO, nie życzymy sobie NATO i tam taka uchwała już była podjęta. Oczywiście teraz w formule Sejmu Walnego Konstytucyjnego musimy to wszystko odnawiać, zastanawiać się i dyskutować. I to będziemy robić. To jest debata tylko i wyłącznie nad nominacją na admirała. Li tylko, żeby wypracował strategię, przedstawił na przykład za i przeciw odnośnie i w jaki sposób pozbyć się tego NATO, bo to jest jednak podpisane, wysłuchać nas, przyjąć lub nie przyjąć nas tej strategii, którą zaproponuje, etc., etc. Na pewno Pani głos jest zrozumiany, że ziemia rzymska nie życzy sobie NATO. Myślę, że gdybyśmy tutaj dyskutowali na temat NATO, być może byłaby decyzja, że nie życzymy sobie, ale wtedy miałby Pan zadanie, jeszcze nie jesteśmy okrzepłym królestwem z notami dyplomatycznymi, z uznaniem przez państwa, przez NATO i tak dalej, żebyśmy troszeczkę się zdystansowali i miarkowali swoją pozycję, że ona jeszcze nie jest taka ugruntowana i taka wysoka, prawda? Żebyśmy miarkowali. I żebyśmy nie wymachiwali od razu przeciwko, bo w różnej konfiguracji, że tak powiem, sytuacji geopolitycznej może okazać się, że NATO może być według mnie zbawienne lub zdradzieckie. W sytuacji różnych interesów, prawda? I musimy te gry wojenne scedować na człowieka, który ma po prostu kwalifikacje, bo gry wojenne to są trudne przedsięwzięcia. To są operacje, gdzie sojusznik staje się wrogiem, wróg staje się sojusznikiem. No jest to po prostu bardzo trudne. Jest często odwracanie sojuszy. Drodzy Państwo, w zależności jeszcze jak ktoś się zachowuje, prawda, że nasz wróg szuka sprzymierzeńca, więc ten sprzymierzeniec tego naszego wroga też jest wrogiem i odwrotnie, nasz sprzymierzeńc ma kolejnego sprzymierzeńca, czyli staje się naszym sprzymierzeńcem i tak dalej, są bardzo trudne. Dlatego ja bym wolał mieć człowieka, który się na tym po prostu zna, przedstawia, wsłuchuje i wysłuchuje innych, ale dzisiaj nie ma
Nie głosujemy nad tym, że głosujemy nad kandydaturą Zygmunta Hazuki, który jest zwolennikiem NATO czy nienawistnikiem NATO. To jest po prostu osoba, która musi wysłuchać głosu ziemi, mieć swoje zdanie też, próbować przekonywać, a jeżeli nie uda mu się swoją strategią przekonać innych, no to prawdopodobnie poda się do dymisji, powie, proszę Państwa, ja tej strategii błędnej waszej nie będę realizować, prawda? Także, słuchajcie, nie chcę na ten temat, ja wiem, że chcecie się wypowiedzieć, ale dajcie mi już mi tutaj zamknąć, bo czeka Pan już prelegent. I ja uważam, że to jest tylko decyzja, chyba żebyście stricte odnieśli się do osoby, to wtedy dam głos, ale tylko i wyłącznie do osoby, a broń Boże do strategii doktryny obronnej, na której nie dyskutujemy, bardzo proszę. Nie mówcie mi o strategii, bo nie na ten temat nie dyskutujemy. Ja mam tylko krótkie pytanie do pana kandydata, bo wiemy, że dzisiaj informacja i zawsze informacja była bardzo ważna, więc będę okrężny trochę mówił, czy przewiduje pan po nominacji zająć się sprawą informacji także? Na takim stanowisku to trzeba wszystko rozważyć. Dziękuję. Drodzy Państwo, oczywiście informacja jest jak system nerwowy, no bez informacji nie możemy podejmować żadnych decyzji, prawda? Zobaczmy, to lekarze wiedzą, to jest system nerwowy. Krew to są pieniądze, informacja systemem nerwowym. Bez systemu nerwowego nie ma żadnego państwa, nie ma żadnego królestwa, to jest wiadome. I nie ma pewnie porządnej armii. Informacja jest kluczem. Ważne, żeby ta informacja była pewna, sprawdzona z wielu źródeł i prawdziwa. Bo na temat, jeżeli się podejmuje decyzję na temat fałszywych informacji, no to się po prostu wcześniej czy później zawinie w ślepy zaułek. Proszę Państwa, zarządzam głosowanie w sprawie powołania obecnego Zygmunta Hazuki na admirała Korony Polskiej, czyli dodatkowej jeszcze funkcji oprócz regimentarza koronnego, admirała koronnego, który zajmie się obroną Wybrzeża, no i Bałtyku. Wiadomo, mamy na razie jedno morze. Może jak będziemy imperium, to dojdą jakieś inne. Na razie mamy jedno morze. Kiedyś byliśmy od morza do morza, ale gdyby tak się zdarzyło, no to oczywiście rozciąga się to władztwo na morze inne ewentualnie, czyli gdyby tak się zdarzyło, prawda, że i Morze Czarne tu wchodzi w rachubę. Głosujemy, proszę Państwa. Kto jest za, zielona kartka, kto jest przeciw, czerwona, kto się wstrzymuje, żółta. Kto jest za. Kto jest za. Kto jest za. Dobrze, ja też jestem za. Tak? Pani jest za pan też? Pan może w swojej sprawie? Czy nie. Wstrzymuję się. Mógłby głosować, oczywiście, że mógłby, no, ale... Nie mógłby. Naszym głosowaniu nie powinno się, natomiast rzeczywiście nie można 30 wstrzymujących. Bardzo proszę ogłosić. A jeszcze tam, przepraszam, jeszcze tam. To znaczy głosowanie na samego siebie oznacza tak de facto, że zgadza się przyjąć funkcję ta osoba w jakimś sensie, prawda? Chyba, żeby to przeważało w tym momencie, byłoby to bardzo, bardzo dwuznaczne. Ale na razie takiej sytuacji nie widzę. Ogłaszam wyniki w sprawie głosowania w sprawie wyboru na admirała Sejmu Konstytucyjnego Królestwa Polskiego pana Zygmunta Hazuka. Hazuka, dobrze, nie będę odmieniała na Hazuki, no, bo to jest jedna osoba. Nie. 5 ziem głosowało za wybraniem pana Zygmunta Hazuka na admirała Sejmu Królestwa Polskiego. Dodatkowo doszli do tego 2 senatorów. Głosy wstrzymujące się to była ziemia numer 30 się wstrzymała, jeżeli chodzi o wybór właśnie na admirała pana Zygmunta Hazuka, i ziemia numer 35 również się wstrzymała. 5 ziem za, 2 senatorów za, 1 senator się wstrzymał i 2 ziemie wstrzymujące się. No to w naszej konwencji można powiedzieć, że to jest głosowanie zdecydowaną większością, czy prawie że jednomyślne. Oczywiście osiągając ten wniosek pana posła marszałka ziemi gdyńsko-słupskiej, no wypadałoby znowu zapytać się, czy te osoby, które się wstrzymały, chcą w tej sprawie zabrać głos, no to one nie ma większego znaczenia w tym momencie, ale może jeżeli ktoś chce zabrać jeszcze w tej sprawie głos. W zasadzie nie, już padły. Tak, już padły. Ja rozumiem, że tak było właśnie. Więc rozumiemy, że to jest taka żółta kartka.
w jakimś sensie, czy głos wahający się, tutaj w tym przypadku akurat głos wahający się bym powiedział, żydający, no to co, wypada mi ogłosić oficjalnie, że mamy powołanego admirała koronnego, czyli admirała floty królewskiej, admirała korony polskiej, admirała królestwa polskiego, mniej więcej takie. Potem opatrzymy to pewnymi oficjalnymi notami, czyli dyplomami i pewnymi imponderabiliami, wiadomo jak admirał powinien wyglądać, prawda, godnie ubrany i tak dalej, zadbamy o to kiedyś. Na razie wypada mi tylko pogratulować teraz jak oficjalnie powiedział kilka słów takiego krótkiego exposé, to byśmy byli wdzięczni. Później przechodzimy do debaty już, a czy do prelekcji pana. Jeszcze pana Wojtka. Aha, jeszcze, dobrze. Panie marszałku, szanowni posłowie, bardzo dziękuję za zaufanie. Jest to dla mnie duży zaszczyt, wyróżnienie. No, trudno podołać, naprawdę to nie jest tylko tak, że nadano mi takie zaszczyty, ale to jest także obowiązek, bo teraz na mnie spoczywa sporo pracy, bo to tak się przygotować system obronny kraju, to jest duża rzecz. Przygotować i rozpracować to na szczegóły, pan wspomniał nawet o informacji. Informacja wojskowa nie może istnieć, wojsko nie może istnieć bez informacji. Także to też musi być konieczne. Także naprawdę zadań na tym stanowisku jest bardzo dużo. Zdaję sobie sprawę z dużej, bardzo dużej odpowiedzialności, jaka w tej chwili została mi obarczona. I będę musiał dużo czasu poświęcić na to, jak pan marszałek koronny powiedział, żeby śledzić na bieżąco także wszystkie te wydarzenia i ustosunkowywać się do nich, przedstawiać także państwu relacje na bieżąco, jak będzie to możliwe, o sytuacji militarnej naszego kraju, zagrożeniach i tak dalej. Oczywiście tutaj jest, słusznie pani mówi o zagrożeniach w tej chwili ISIS i tych islamistów, którzy nas tutaj chcą dopaść, jak to się mówi, prawda? I przed tym musimy zdecydowanie się obronić. To jest też strategia obronna naszego kraju, którą musimy wiedzieć, bo to jest duże zagrożenie, bo będą budować meczety, prawda, w Europie. Zresztą ich jest coraz więcej, już są. Na górze u nas też jest. W Warszawie jest. Dwa meczety są. Tak, w Trójmieście jest. W Łodzi budowana, ale zaniechana. Tak. Także to są problemy na bieżąco, które trzeba śledzić i podejmować różne decyzje, prawda. I to, skoro zostałem obarczony taką odpowiedzialnością, będę musiał wziąć na swoje barki i starać się z tego dobrze wywiązać. Dziękuję bardzo. Ja jestem pewny, słuchajcie, jesteśmy na pewno, zobaczcie, jedno powołanie do nominacji, jesteśmy naprawdę, ja się czuję przynajmniej bardziej bezpieczny. Wiem, że może dla nas jest bardzo ważne. Wiemy, co się stało z Krymem, jaki desant był, też możemy się spodziewać, czy ataku z lądu, czy z ataku z morza. Oczywiście z powietrza, czy nawet z kosmosu też. Ale mniej więcej wiemy, jakie mogą być tutaj kroki przeciwko nam podjęte, w sensie, a nawet te słynne pontony na Morzu Śródziemnym z tymi islamistami, prawda, też im się może zamarzyć nagle, że będą się pontonować tutaj na nasze wybrzeże i nagle po prostu się pojawi tu fala w sezonie na przykład letnim imigrantów na pontonach. Proszę państwo, jeszcze jedna nominacja, która była zapowiedziana w porządku, to znaczy nominacja pana Janusza Bauerka, eksperta na senatora. Ja myślę, że tutaj w tej sprawie, jeżeli chcecie zabrać głos, to proszę, jeżeli nie, no to będziemy głosować. Znacie pana Janusza Bauerka, wczoraj występował. To jest ekspert, byśmy powiedzieli, teologiczno-inżyniersko, wizjonerski nawet, byśmy powiedzieli. Ogromna wiedza interdyscyplinarna, więc ja znowu rekomenduję na to stanowisko taką osobę, żebyśmy mieli kompetentną osobę z zakresu energii, energetyki i ochrony środowiska, w takim mniej więcej konwencji, prawda? Czyli nam się powoli kształtuje senat, bardzo wysublimowany i bardzo, byśmy powiedzieli, elitarny. I teraz, jeżeli państwo przyłożycie, a ci nas oglądają, prawda, zobaczą izbę poselską, zobaczą nasz senat, prawda, złożony z takich osób jak właśnie hetman, admirał, prawda, regimentarz, jak pan Cezary Mariusz Tołusty, prawda, jak Henryk Ryszard Kozłowski, wielki światowej klasy profesor od geotermii i innych takich rzeczy, pan Janusz Bauerek, prawda, z ogromnym doświadczeniem. Moja skromna osoba, jeżeli zobaczymy taki senat,
no to wiemy, że my powoli jesteśmy w stanie przekonać Polaków, że tak powinniśmy formować nasz parlament, czyli nasz Sejm walny i w przyszłości monarchię w postaci Rady Królewskiej, króla, prawda, i ewentualnie innych organów, rządu docelowo też, prawda, organu wykonawczego, którego nie powołujemy, żeby nie zwiększać chaosu w Polsce, bo jest w tej chwili chaos, gdy będzie taka konieczność, jesteśmy w stanie dosyć szybko już na tym etapie wyodrębnić ministra energetyki, nie ma tu dla nas większego, nawet mamy dylemat, czy byłby to profesor Kozłowski, czy byłby to Janusz Bauerek na przykład, prawda? Czy mamy problem z Ministerstwem Obrony? No nie mamy. Mamy argumentarz. Nie ma żadnego problemu, zobaczcie. I powolutku będziemy budować, czy mamy problem na przykład z Ministerstwem Zdrowia? Nie, jest tu pani Danusia obecna, która też zasługuje na senatora i pewnie wcześniej czy później będzie. I już mamy ministra od zdrowia. Przecież to jest wszystko takie po prostu logiczne i proste, z tym, że nie traćmy też przedstawiciela posła ziemskiego, bo tu akurat trochę ziemia czy koszalińsko-słowiańska jeszcze jest słabo reprezentowana ziemsko, żeby od razu awansować na senatora. Mamy senatorów, a nie mamy posłów ziemskich. To byłoby niewłaściwe. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o pana Janusza, jest inaczej, bo jest dwóch przedstawicieli tej ziemi, więc nie robimy uszczerbku, jeżeli chodzi o posłów ziemskich, tylko po prostu wzmacniamy senat. Także, jeżeli ktoś w tej sprawie chce nominacyjnie wypowiedzieć, to zapraszam do wypowiedzi. Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Nie widzę głosów w tej sprawie, w związku z tym przystępujemy. Kto jest za powołaniem Janusza Bełka na stanowisko senatora, to zielona kartka, jeżeli przeciw, to czerwona, jeżeli wstrzymuje się, to żółta. Dwadzieścia sześć, tak, za, ja też jestem za, zaraz podniosę rękę, tylko zainstaluję, a jeszcze pani 30, aha. Jestem też za, bardzo proszę ogłosić wyniki. Ogłaszam wyniki głosowania w sprawie wyboru pana Janusza Bauerka na senatora Sejmu Konstytucyjnego Królestwa Polskiego. 5 ziem głosowało za, jedna ziemia się wstrzymała, jedna ziemia weto, czerwoną kartkę dała, to jest ziemia numer 44, 3 senatorów jest za wyborem pana Bauerka na senatora. Dziękuję. Zanim ogłoszę, bym prosił tutaj wetującego, bo mamy taki zwyczaj, że u nas weto jakby tamuje w tym momencie troszkę obrady. Ja bym prosił pana Jarosława, żeby uzasadnił. Jeżeli po tym uzasadnieniu przegłosujemy to weto, no to weto będzie zneutralizowane i pan stanie się automatycznie senatorem. Także zapraszam bardzo. Nie jedynie chodzi o konsekwencje. Osobiście darzę sympatią pana Bauerka. Miałem okazję z nim porozmawiać wczoraj, wcześniej jeszcze. Natomiast rzecz się ma tak samo co do jego admiralskiej mości. Chciałbym usłyszeć, tak, że nie koleruje z nikim, kto jest naszym przeciwnikiem. Nic więcej, że nie koleruje, czy to z PRL-em, czy to z trzecią RP, nic więcej. Jestem w stanie zmienić ten głos natychmiast na tak, jeśli to usłyszę taką deklarację i zaręczy sobie. No, dziękuję. W związku z tym, drodzy Państwo, procedujemy dalej w tym głosowaniu. Ja decyduję jako prowadzący, że teraz bym poprosił pana Janusza Bauerka, żeby wypowiedział się w tej sprawie. Zarządzę reasumpcję. Jeżeli powtórzy się weto, to zaczniemy głosować nad obaleniem tego weta. Jeżeli obalimy, to weto pan będzie senatorem. Bardzo proszę. Uważam, że każdy powinien się w jakiś sposób przedstawić i wcale nie jest to ujmą dla mnie. Ja na początek powiem pewnego rodzaju anegdotkę z mojego życia. Jak składałem obiegówkę na Wydziale Okrętowym Politechniki Szczecińskiej,
jak wszędzie w Kanadach chyba są, panie Zosie daje jej obiegówkę, a pani Zosia mówi, no jak to nie przyniosłeś tutaj, że nie należysz do EZSP? A ja mówię, pani Zosia, ja nigdy nie należałem do EZSP. Ona wpadła w taki paniczny śmiech, że dziekan wyleciał z gabinetu i myślał, że trzeba będzie, powiedzmy, wezwać pogotowie. Dlaczego? Nie należąc do EZSP w latach 80., powiem bez ogródek, no tak komunistyczne uczelnie, jaką była Politechnika Szczecińska, to już było arcymistrzostwo, ale być wiceprzewodniczącym Komitetu Wojewódzkiego, to nie był komitet, to był zarząd wojewódzki ZSP, to już była bezczelność w żywe oczy. I nie byłem członkiem ZSP, a byłem wiceprzewodniczącym, ale nie pod kątem ideologicznym, tylko po prostu mając rodzinę chciałem zarabiać i trzymałem łapę na bratniaku w jakiś sposób poprzez to, nie? To jako anegdotka. Całe moje życie polegało na tym, że nigdy nie należałem do żadnej organizacji, a tym bardziej partyjnej. Nie należałem do Solidarności, aczkolwiek ta Solidarność prawdziwa miałaby coś, jakieś zobowiązania wobec mnie, nie pora o tym mówić. No i jeżeli pan marszałek często określa mnie jako eksperta, no to ja nie jestem... Nie określam, żebyśmy pana pochowali. Ja nie czuję się jako ekspert, jednakże życie spowodowało, że po prostu najpierw Wydział Okrętowy Politechniki spowodował, że musiałem wiedzieć wszystko, co to jest statek, a burta statku jest granicą państwa, czyli wewnątrz tego statku jest całe państwo, jest elektrownia, jest hotel. Dla marynarzy, prawda, możemy tak to nazwać, jest restauracja, są chłodnie, no i wiele, wiele innych, klimatyzacja, elektronika, to już, no jest to małe państwo. I w związku z tym taki był mój początek konieczności wiedzy na różne tematy. A po latach 80., po wydarzeniach sierpniowych, no to nam zapowiedziano, że nigdzie pracy nie dostaniemy, więc mając żonę, dziecko, po studiach musiałem kupić gospodarstwo rolne, bo był zakaz pracy dla nas. 10 lat prowadziłem gospodarstwo rolne, które zresztą mam do dzisiaj, czyli też poznałem jakąś gałęź rolniczą. Odrodziła się Stocznia Szczecińska. Jakoś tam pośrednio zawsze byłem z nią. No i nawet zarząd mi na tyle ufał, że po prostu dostawałem zamówienia. Bo handlując w Katowicach wierzytelnościami, byłem w stanie do stoczni pośrednio przez inne firmy dostarczać za 50% stawki. A to było bardzo potrzebne na początku działalności stoczni. Uczestniczyłem w budowie największego terminalu paliwowego na Bałtyku. A skąd się to wszystko brało? Po aferze Bogatina po prostu zostałem poproszony zaangażowanie się w bankowy, żeby uratować pierwszy komercyjny bank. Byłem współtwórcą faktoringu w Polsce, dyskontowania weksli. A później, bo to był faktoring tak zwany regresowy, jeżeli sprzedający fakturę nie miał wykopionej w banku tej faktury przez dłużnika, to ona wracała z powrotem, więc wymyśliłem jeszcze coś takiego, że wprowadziłem ubezpieczenie fakturingu. I nigdy ten, który sprzedawał fakturę do banku, nie miał problemu, bo towarzystwo ubezpieczeniowe. To tak krótka charakterystyka o bankowości. Natomiast prowadząc firmę,
Rozwijając perspektywy współpracy ze stocznią, szczególnie jeżeli chodzi o terminal paliwowy, przygotowywałem rynki zbytu na Śląsku. Jeżeli chodzi o paliwa, zbudowałem jedną z największych baz przetwórstwa węgla kamiennego w Sławkowie. Oczywiście jak tam Niemcy się dowiedzieli o tym, no to po prostu sobie wymyślili, że będą eksploatowali Sławków i wysyłali te tiry na wschód, do Chin i tak dalej. Dzięki Bogu minęło 16 lat i nic nie zrobili z tym. A u mnie tam wszystko grało, szerokie tory, wąskie tory. Ale to nie o to chodzi, żeby tutaj się wysławiać. Ja chcę Państwu przybliżyć, skąd po prostu niektóre czynniki wiedzy, prawda, u mnie. Ja musiałem wiedzieć. Ja musiałem wiedzieć jako okrętowiec. Ja musiałem wiedzieć jako człowiek, który współtworzył faktoring, na czym to wszystko polega, na czym handel pomiędzy firmami polega i tak dalej. Bo w połowie lat 90. nie było na rynku w ogóle pieniędzy. Ja miałem pieniądze do 24 godzin. Ja sobie pozwoliłem kupować wierzytelności huty za 50% i sprzedawać za 55% wartość stali do stoczni. Stocznia zyskiwała, ja zyskiwałem. I teraz kończąc, bo nie wiem, czy zadowoliłem pana Jarosława, powiem krótko, że po prostu nigdy nie staram się, jeżeli robię jakąś prelekcję dla państwa, mówić skomplikowanym językiem, a jest to przyjęte szczególnie w tych termicznych sprawach, oczyszczania spalin, prawda, panie Marianie, używa się angielskiego, angielskosłownego słownictwa. No, ja staram się stosować polskie rzeczy, polskie słowa. Na przykład wczoraj miałem wspaniałą rozmowę, pan marszałek Cezary załatwił spotkanie z taką firmą i po raz pierwszy od 30 lat mi się udało rozmawiać z ludźmi, którzy mówią tym samym językiem co ja. Na przykład nie mówiliśmy o syngazie, czy jakoś tam po angielsku, a mówiliśmy o gazie wodnym, po polsku. Więc dlatego o tym mówię, że robiąc prezentację dla państwa, staram się mówić językiem prostym, ale nie prostackim. Prostym, ale nie prostackim. Żeby wszyscy wszystko rozumieli i że to, co robimy na Sejmie Walnym, żeby po prostu było sprawcze. Że jeżeli dzisiaj ktoś zapyta panią doktor o instalację oczyszczania spalin, to ona nie musi być technologią, ale ona ma wiedzieć, że takie technologie są i tak dalej. Tak samo jak robiłem jako inżynier prezentację na temat haplogrupy i tak dalej. Ja nie jestem biologiem, ale starałem się Państwu przedstawić.